No i witamy w drugiej części. Szybko przywitam, bo może ktoś nie oglądał poprzedniej części, Krzysztofa Tokarskiego. Krzysztof to autor bloga Asperger i życie z zespołem Aspergera, psycholog, osoba w spektrum, tata chłopca w spektrum i drugiego super chłopaka bez spektrum. Krzysiek, przechodzimy od razu do tematu. Podczas naszej wcześniejszej rozmowy skupiliśmy się na tym, że w tych strasznie skomplikowanych i trudnych czasach epidemii koronawirusa, tego zamknięcia, no siłą rzeczy musimy pozwolić dzieciom na ten czas, dłuższy czas w internecie, bo daje to im jakieś takie oderwanie od tej trudnej dla nich rzeczywistości. Szukają jakiejkolwiek formy przyjemności, odreagowania i tak dalej. No i tak jak rozmawialiśmy, no może to być nawet czasem naprawdę po kilka godzin dziennie, no ale no pod jakimś takim bacznym okiem i kontrolą rodziców. No a teraz chcieliśmy powiedzieć o tym, jak to jest, gdy faktycznie dzieci uzależniają się od internetu, od gier, bywa nawet, że od seriali. Trochę tak wbrew temu, co mówiliśmy podczas pierwszej rozmowy, tu troszeczkę będziemy więcej mówić o tych zagrożeniach, ale z drugiej strony za każdym razem mocno zwracamy uwagę, będziemy zwracać uwagę na to, jak zawsze kluczowa jest taka duża świadomość rodziców, jak duże jest to zagrożenie, bo wielu rodziców nie ma takiej świadomości. Krzysztof, rozmawialiśmy wczoraj przez telefon dosyć długo i no i oboje jakby zgodziliśmy się z tym, że w obecnych czasach uzależnienie od internetu, od gier, no jest i już wielu specjalistów tak to opisuje, jest dużo poważniejsze niż uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Ja czytając jeden artykuł znalazłam takie określenie, że uzależnienia behawioralne to heroina XXI wieku. Powiedz Krzysztof, czym są uzależnienia behawioralne? Uzależnienia behawioralne to nic innego jak uzależnienie się od jakiejś czynności, dzięki której otrzymujemy w naszym takich subiektywnym mniemaniu jakąś nagrodę. I to jest taki bardzo normalny mechanizm, że jeżeli jakaś czynność sprawia nam frajdę, to my chcemy ją powtórzyć. Jeżeli ta czynność natomiast jest czynnością, którą musimy powtarzać w sposób patologiczny, to znaczy szkodząc sobie lub innym, czujemy przymus do powtarzania tej czynności, no to ona nabiera taką moc tak zwanego uzależnienia. Natomiast nie można porównać uzależnienia behawioralnego, uzależnienia od grania w gry komputerowe, od YouTube'a, od oglądania seriali, broń Boże, z uzależnieniem od heroiny. Heroina tak, no to było niszczy takie, organizm. To było takie, taka metafora, prawda? Tak. Jakby, no. Na uzależnienie od heroiny się umiera, na uzależnienia behawioralne niekoniecznie. No właśnie. I to jest strasznie trudne, bo ty mówisz, że to jest uzależnienie od czegoś, co daje jakąś taką frajdę, jakiś taki fan. No jak rodzic ma się w tym wszystkim połapać? To jest strasznie trudne. To jest strasznie trudne, bo wymaga przede wszystkim od rodzica zainteresowania się tym, co robi dziecko, wejścia w jego świat. I o ile wśród dzieci na początku ich przygody z komputerem, laptopem, tabletem nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy w ten świat weszli, o tyle zaniedbania tego wejścia w świat dziecka, zaniedbania po wielu latach prowadzą do tego, że dziecko nie chce nas wpuścić w ten świat. Jeżeli rodzic będzie przez wiele lat pod rząd zbywał, a rób sobie tam co chcesz, oglądaj sobie co chcesz, rób w tym internecie co chcesz, byle byś mi dał święty spokój, bo ja też mam swoje uzależnienia behawioralne, swoją komórkę, swojego Facebooka, no to my się alienujemy od siebie i ta alienacja tyczy się najbliższych członków rodziny, którzy mają swoją intymność w swoim smartfonie, w swoim tablecie, a tobie, rodzicu, dziecku, czy no to wara od tego, co ja tu robię. Ale jeżeli zaczniemy od wczesnych lat
wraz z dzieckiem przeżywać jego emocje. Ja zawsze podkreślam, bez nadmiernego oceniania, o, to moim zdaniem jest dobre, o, to moim zdaniem jest złe, nie wolno ci tego robić. Musimy znacznie bardziej subtelnych narzędzi używać, żeby dziecko się nie zraziło do naszych ocen. Tutaj mówię o takim trybie rodzica oceniającego. O ile rodzic oceniający bardzo sprawnie wychowuje swoje dziecko i dziecko ze względu na ocenianie rodzica wie, co dobre i co złe, dostaje jasne wskazówki, o tyle w starszym wieku rodzic o postawie oceniającej staje się rodzicem, którego wartości dziecko zaczyna odrzucać, bo mu przeszkadza to wieczne ocenianie. Nie ma to nic wspólnego z takim budowaniem samodzielnego myślenia u dziecka i z takim dozowaniem. Ja podam przykład. Ja cały czas siedzę wraz z moimi dziećmi nad tym, co oni robią w internecie, w swoich komórkach, poprzez to, że próbujemy razem sobie znaleźć wspólny mianownik, to znaczy tematykę, jaka nas interesuje. Na YouTubie bardzo nam się podobają kanały tematyczne o Minecrafcie, o samochodach terenowych, o samochodach sportowych, o nowinkach technologicznych. Na to, i dzieciaki widzą, że ja rozumiem ten ich świat. Ja nie mówię, że ten autor jest dobry, bo ma ładny głos, a ten jest zły, bo przeklina. Jeżeli widzę takie zachowanie u poszczególnych autorów, na przykład na YouTubie, to mówię to w inny sposób. Na przykład jest sobie tematyka Minecrafta i na YouTubie jest taki znany autor, który nagrywa swoje gry z Minecrafta, który się nazywa Wojan. Wojan to jest osoba, która podchodzi, która bardzo dużo wrzeszczy, coś tam przeklina i zauważyłem, że dzieciaki miały, bo to już jest przeszłość, po kilku takich filmach z Wojanem w roli głównej, zmieniły swój język, zaczęły używać podobnego slangu, w podobny sposób zaczęły reagować na różne zdarzenia, niekoniecznie związane z Minecraftem, a wrzeszcząc i emocjonując się. I z racji tego, że ja siedziałem wraz z nimi nad tym, co oni oglądają i też przysiedziałem sobie chwilkę przed Wojanem, to powiedziałem im to wprost, słuchajcie, jesteście elastyczni, wasze mózgi dopiero się uczą, tak psycholog rozmawia z dziećmi czasami, zboczenie zawodowe. Jesteście elastyczni, uczycie się, natomiast niepokoi mnie jedna rzecz, że wy zaczynacie używać tych samych słów, co Wojan, a to są słowa, przez które będziecie mieli w życiu więcej kłopotów niż pożytku. Tak? Ludzie nie lubią takiego słownictwa, nauczyciele nie lubią takiego słownictwa, dorośli nie lubią takiego słownictwa. To słownictwo drażni, te wrzaski drażnią. I chciałbym, żebyście przestali oglądać Minecrafta w ogóle na YouTubie, ale chciałbym, żebyśmy znaleźli sobie innego autora, który będzie dla was równie ciekawy, a który wypowiada się znacznie fajniej, językiem skomplikowanym, kwiecistym, płynnym, po polsku, bez nadmiernej eskalacji takiej agresji słownej. No i sam zaproponowałem dzieciakom, bo poszukałem sobie wcześniej, proszę bardzo, tu jest inny autor, nazywa się on Rox NB, nie wiem, nie mam pojęcia, co oznacza ta nazwa, ale ten autor jest starszy niż Wojan, jest studentem, ma bardzo ciekawy głos, ma taki prawidłowy sposób konstruowania zdania, jest łagodny, jest dobry dla tych swoich słuchaczy, nie wrzeszczy, nie przeklina i stoją te jego nagrania na o wiele wyższym takim poziomie, jakiego by oczekiwał rodzic. No i dzieciaki powiedziały, tak, dobra, wiem, o co chodzi. No dobra, tak, to ten Rox NB jest dobry. I zaczęły i zamieniliśmy sobie toksycznego YouTubera na YouTubera, który wyraża się w taki sposób, że i moje dzieci się uczą słownictwa po polsku, po angielsku. No właśnie, Krzysztof, bo dotknąłeś ciekawego wątku, bo raz, że jakby potwierdzasz to, co powiedziałeś wcześniej, że kluczowa jest
rola rodzica w tym wszystkim, zainteresowanie rodzica tym, co dzieci robią w sieci, bo często tego brakuje, bo rodzicom bywa, że wydaje się, jest w domu, to jest najważniejsze, jest bezpieczny, bo jest w domu. W internecie, w tam smartfonie, w tablecie, nieważne. Jest z punktu widzenia fizycznego jest bezpieczny, jest to tak, się zgadza. Więc jakby, ale nie mając tej uważności na to, co dziecko w tej sieci robi, no to tutaj już jakby wkraczamy na ten niebezpieczny grunt. I to, co ty powiedziałeś, jakkolwiek wielu ludzi, czy nawet wielu specjalistów nie lubi tego słowa kontrola, kontrola rodzicielska, ale ona naprawdę ma wiele znaczeń, prawda? Bo ta taka kontrola, tak jak ty mówisz, tych treści, które dzieci oglądają, czy słyszą, słuchają, no jest w tym wszystkim kluczowa. I teraz odpowiednie pokierowanie dzieci, nastolatków, no to zależy od rodziców. Ja mam tutaj jakby notatki, jak zawsze, i mam taki cytat profesora Raszkiewicza, który powiedział, że uzależnienia behawioralne są na równi szkodliwe jak uzależnienia od substancji, a może nawet groźniejsze, bo dotykają większej populacji. Liczba chorych rośnie błyskawicznie i obniża się wiek uzależnionych, a co za tym idzie ich tolerancja. I chyba to jest bardziej niebezpieczne, prawda? To, na co tutaj profesor Araszkiewicz zwrócił uwagę, że obniża się wiek uzależnionych. I młodsze dzieci, bo przecież mówimy już o dzieciach kilkuletnich uzależnionych od elektroniki, no to tym trudniej dzieciom to wytłumaczyć, prawda? Zgadza się. Zgadza się. Natomiast moim zdaniem to, co powiedział profesor Araszkiewicz, brzmi trochę kontrowersyjnie, bo to jest uproszczenie. 30 lat temu, jak ja byłem dzieckiem, to były inne zagrożenia. W tej chwili one wyglądają inaczej. Kiedyś można było powiedzieć, że ktoś jest uzależniony od tego, że łazi po podwórku i sobie popala papieroski z kolegami. Dzisiaj tym uzależnieniem jest internet i to, co się w nim dzieje na tablecie. Mhm. I to nie jest do końca tak, że 7, 8, 9-latek, nawet 3-4-latek uzależniają się w taki sposób medyczny. Mhm. Nadmiar przyjemności, inaczej, nadmiar tych bodźców pochodzących z tableta, ze smartfona, z internetu po prostu, jest raczej wynikiem tego, że dziecko nie ma co ze sobą zrobić. Jest raczej wynikiem pustki. Bo to zależy właśnie, czego dziecko, czy dana osoba szuka w tym internecie, prawda? To jest chyba ważne. Czego właśnie szuka? I dotknęłaś, co ma to kompensować? Bardzo kluczowej rzeczy. Możemy rozpatrywać ten nadmiar internetu w życiu, życia dziecka i to, co dziecko robi w internecie z punktu widzenia ilościowego, czyli ile godzin dziennie poświęca na siedzenie w internecie, siedzenie w sieci przed grami i tak dalej, a możemy to rozpatrywać z punktu widzenia jakościowego. Z tym, że ten punkt widzenia jakościowy jest totalnie pominięty przez większość naukowców badających tą kwestię, niestety również przez profesora Araszkiewicza. To znaczy nie ma w zainteresowaniu zbyt wielkiej ilości naukowców, przynajmniej w Polsce, jaką treść i w jaki sposób dziecko przetwarza w internecie, a to ma kluczowe znaczenie. I dlaczego? Przykładowo 16-latek, który, no powiedzmy w przypadku spektrum, niech to będzie 10-latek, który bardzo interesuje się kolejnictwem i spędza mnóstwo godzin dziennie oglądając na YouTubie dane techniczne kolejek, parowozów z całego świata, po polsku, po angielsku, różnych YouTuberów. I teraz wracając do tej nomenklatury profesora Araszkiewicza, można stwierdzić, że to jest toksyczne, prawda? Jak 12-latek, 9-latek spędza... Jeśli skupimy się tylko na ilości, prawda? Na ilości. To jest toksyczne. Ale jeżeli skupimy się na jakości i na kontekście, na przykład spektrum autyzmu, że zainteresowania dziecka to jest cel jego życia, to jest jego cel istnienia w domu, w mieszkaniu, w społeczeństwie, sam w sobie, dla którego warto żyć, to nam się zupełnie inne drzwi otwierają. I te 6 godzin nauki, kucia, zapamiętywania moich ulubionych wagonów, lokomotyw, sieci trakcyjnych na całym świecie, rozkładów jazdy, nabiera innego znaczenia i przestają być tak groźne w tym momencie
przestaje być tak groźny czynnik ilościowy. I 9-10-latek, który siedzi 4-5 godzin dziennie, ucząc się, chcąc, nie chcąc, swojej ulubionej dziedziny wiedzy, przeżywa to w zupełnie inny sposób. Nie jest to tak toksyczne, jak siedzieć z nudów przed bajkami, które mu błyskają, które go odurniają, bo jakość treści może odurniać, a może uczyć. Nauczyciel wychodzi z tego założenia dzisiaj, w czasach koronawirusa, że jego materiał pokazany uczniom w sieci nie odurnia, tylko go uczy, o czym mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Ale jeżeli dziecko samo z siebie chce się czegoś uczyć, zaczyna programować w Minecrafcie, zaczyna tworzyć w tym Minecrafcie niesamowite konstrukcje, to to dziecko zupełnie coś innego przeżywa niż dziecko, które ogląda bzdety. Bzdety tak, z punktu widzenia subiektywnego, naszego, rodziców oczywiście. Bo to jest, tak patrząc właśnie z perspektywy dorosłego, nie groźne jest samo korzystanie ze smartfona, z tabletu, tylko już na przykład naszą obawę powinna budzić sytuacja, w której dziecko zasypia przy smartfonie i do ostatniej chwili jeszcze coś tam sprawdza. I gdy tylko się budzi, to już musi coś tam sprawdzić, nie wiem, na Facebooku, to już powinno to budzić groźne. Nasz jakiś tam niepokój, tak? I znowu wracamy do tej kwestii tej kontroli rodzicielskiej, tylko ja bym nie chciała, żeby to tak wybrzmiało tak strasznie negatywnie. Ta kontrola ma na celu to, żebyśmy my jako rodzice wiedzieli z taką troską, co dziecko robi, jak spędza ten czas w sieci, tak? Bo tak jak, Krzysiek, miałeś kiedyś taki bardzo dobry warsztat podczas naszej konferencji o patostreamingu, no to jest w ogóle jakiś koszmar. O tym, myślę, możemy porozmawiać przy innej okazji, bo to jest strasznie taki długi i poważny temat. Więc jeśli nasze dzieci spędzają czas w internecie oglądając takie treści, no to jakby reakcja powinna być jakby natychmiastowa rodziców. A z drugiej strony znowu dotykamy kwestii, dlaczego dziecko w taki sposób spędza ten czas, czego dziecko tam szuka, albo właśnie co go jakby sprowokowało do szukania takich treści. Oczywiście. Więc to są bardzo jakby złożone kwestie. Natomiast jakkolwiek rodzice powinni mieć bardzo dużą uważność na to, ile dziecko czasu spędza w internecie, gdzieś tam obserwować, czy to już nie przeszło w takie zachowania kompulsywne, tak? Zależy, tylko tak jak mówię, jeśli mówimy, tak jak ty powiedziałeś, jeśli mówimy o treściach, dzięki którym dziecko się rozwija, jakby wzmacnia swoją pasję, zainteresowania i tak dalej, no to tutaj trzeba to zbalansować. Nie patrzeć tylko na czas, prawda? Ale jeśli widzimy, że nawet jeśli dziecko korzystając z internetu właśnie do takich celów, widzimy, że to źle na niego wpływa, bo pojawiają się jakieś zachowania, może czasem agresywne w stosunku do rodziców, bo tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, tak długa ilość czasu spędzona przed monitorem, no może wpływać na to, że dziecko robi się po prostu, staje się przebodźcowane. Więc tu znowu ta chciałbym duża uważność. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, tutaj zastopujemy, Iza, bo sama agresja dziecka w momencie, kiedy przychodzi przerwanie tej ulubionej czynności w ciągu dnia, nie musi oznaczać, że dziecko jest uzależnione, że dziecko ma problem z internetem, bo można przerwać dziecku w sposób gwałtowny w momencie, kiedy kończy ulubiony etap w grze albo w połowie filmu, który go bardzo interesuje, i wtedy agresja będzie czymś zupełnie naturalnym, kompletnie nie mającym wpływu z problemami dziecka z uzależnieniem od internetu. To nie ma nic wspólnego. Ale agresja może wystąpić wtedy, kiedy dziecko staje się agresywne na samą myśl, że musi przeżyć pustkę po wyłączeniu laptopa, smartfona lub też tabletu. I to jest najgroźniejszy rodzaj agresji. Agresja może być wywołana naszą reakcją, naszą metodą przystopowania dziecka w jego czynnościach, i to jest jak najbardziej uzasadniona agresja i nasz błąd rodzicielski, a agresja może być wywołana pustką, jaka czeka dziecko po wyłączeniu tego urządzenia. I pustka, jaka towarzyszy dziecku po wyłączeniu urządzenia,
jest w ogromnej części naszą winą, winą dorosłego. To dorosły, to rodzic jest odpowiedzialny za to, aby zapewnić dziecku zainteresowania, umożliwić dziecku zainteresowania, rozrywkę i czas, który dziecko by spędzało w taki sposób, aby było usatysfakcjonowane. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone latami do tego, że nie rozmawia ze swoimi starymi, a rozmowa sprowadza się do tego, co w szkole, dobrze, co dostałeś, sprawdziłem z angielskiego, czwórkę. No dobra, dobra, to okej. Okay. Chcesz coś o czymś porozmawiać? Nie. Dobra, jedzenie czeka na stole. Jeżeli do tego sprowadzają się nasze rozmowy z dzieckiem, to dziecko poczuje pustkę po tym, jak rodzic któregoś dnia powie, dobra, starczy laptopów, smartfonów, bo jakiś mądry pan powiedział na YouTubie, że jest uzależnienie i ty już jesteś uzależniony, starczy. Nie. Pustka jest bólem. Jako rodzic zamiast tej pustki proponuje coś dziecku i to jest z kolei bolesne dla samego rodzica. Znaleźć coś dla dziecka, co by tą pustkę zastąpiło. Pograjmy razem w grę planszową. No i dziecko oburza się, zaraz, zaraz, przecież ja ze starym nigdy nie grałem w żadną grę planszową, to jest nudne. Jak można grać ze starym, który się pyta, co w szkole dobrze i to wszystko, jak można z nim grać w grę planszową, przecież to jest nudziarz. Nie, wiesz co, daj spokój mi z tymi grami. No ale jak to? Ty jesteś uzależniony od komputera, bo już nawet nie chcesz ze mną rozmawiać. Nie, 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 kochany rodzicu, to ty zrobiłeś sytuację, że dziecko chcąc rozmawiać z tobą czuje pustkę. To jest wskaźnik twojej skuteczności. Niestety. Czy coś mnie pytałaś, bo ja teraz już nie pamiętam. Iza? Sorry, bo się wymiutowałam. Tak. Dziecko szuka czegoś w internecie, w sensie to mu ma coś zastąpić, coś dać, to jest substytut czegoś, często relacji, często bliskości, której no, może mu brakować. Nie mów takimi mocnymi słowami. To nie musi być substytut. Ale wiesz, Krzysiek, no są dzieci, które no nie mają relacji na przykład, wiesz, w domu z rodzicami, tak? Wtedy tak, wtedy to jest tak. Substytut relacji, tak. O, w takim ujęciu jak najbardziej. W tym ujęciu, odnosząc się do twoich słów, tak. Wcześniej... Nie usłyszałam tego, co wcześniej mówiłaś, kłopoty techniczne. Wymiotowałam się, że tak powiem, bo tutaj trochę wiercą czasem. Wyciszyłam dźwięk. Aha, ja zrozumiałam, że wymiotowałaś. Krzysiek, chodzi o to, że tak jak rozmawialiśmy i tak jak powiedziałeś, dzieci mogą szukać czegoś, czego im brakuje w życiu w takim realnym, tak? Więc jeśli nie mają relacji zbudowanej z rodzicami, nie czują tej bliskości, no to będą jej szukać gdzieś tam. Jeśli ją znajdą Oczywiście. Jeśli ją znajdą w taki czy inny sposób w sieci, czy w grach, czy nie wiem, oglądając seriale, czy no nie wiem co, czy na Facebooku, no to trudno się dziwić dzieciom. Natomiast, co też warto powiedzieć, no dzieci dużo szybciej, no są dużo bardziej podatne na uzależnienia, no, niż dorośli, no bo nie mają jeszcze takich mechanizmów. Dodam jedną rzecz. To, co my zwykle jako dorośli, jako rodzice nazywamy uzależnieniem behawioralnym, uzależnieniem od internetu, od gier komputerowych, to najczęściej w ponad 95% przypadków nasze zaniedbanie i wyjście z tego uzależnienia będzie o wiele trudniejsze dla rodzica niż dla dziecka, ponieważ rodzic któregoś dnia, widząc, że uzyskując świadomość, że dziecko jest uzależnione, rodzicowi bardzo zależy, żeby dziecko jak najszybciej z tego wyszło. A nie można wyłączyć sobie tego i mieć z tego efekt. To musi być proces. Proces, który zaplanuje sam rodzic. To jest proces zmiany samego siebie. Mówię o rodzicu, nie mówię o dziecku. No właśnie, bardzo kluczowe też jest to, że, bo trochę czytałam o tych uzależnieniach behawioralnych i no, jest wiele przypadków bardzo małych dzieci już uzależnionych od gier, internetu, sam wiesz, Krzysztof, ale jakie są metody leczenia dziecka z uzależnienia? No w procesie terapii jest cała rodzina, tak jak ty powiedziałeś, to nie jest tylko sprawa dziecka, tylko całej rodziny, prawda? To też jest znowu, pokazuje na jakiś tam głębszy problem, który zadział się na samym początku, tak?
wyjście z takiego uzależnienia, czy jakkolwiek inaczej byśmy go nazwali, zwykle jest inne niż w przypadku narkotyków i innych środków halucynogennych, gdzie możemy dziecko posłać do Monaru i tam sztab specjalistów się nim musi zająć, bo dziecko jest, przecież zagraża swojemu życiu. W przypadku uzależnień behawioralnych, które są dla nas w domu, przyjmujemy zupełnie inne metody, bardziej miękkie, bardziej wymagające pracy nad sobą samym w kontekście rodzica. I to jest znacznie trudniejsze, jeżeli chodzi o czynności. Rodzic dziecka uzależnionego od narkotyków pośle je do Monaru, okej, Monar nad dzieckiem pracuje. Rodzic dziecka, nie mówię, że to jest łatwe, tak, bo to jest katastrofa dla umysłu takiego rodzica, tak, dziecko w Monarze, ale rodzic dziecka uzależnionego od komputera, od przebywania w sieci, od oglądania YouTube'a, tutaj przede wszystkim najważniejszym podmiotem jest rodzic i jego praca nad sobą. Uzależnienie dziecka od komputera jest wynikiem najczęściej zaniedbań rodzica, tak jak sobie mówiliśmy. I największym problemem dla rodziców jest w ogóle brak akceptacji swojej winy, że lata zaniedbań relacji z dzieckiem poskutkowały tym, że dziecko sobie teraz tworzy w relacje w sieci i tam spotyka się z otoczeniem. To jest najtrudniejsza do przebrnięcia rzecz dla każdego rodzica chcącego pomóc dziecku ograniczyć czas spędzany przed komputerem, telewizorem, czy tabletem, czy smartfonem. Więc pierwsza rzecz, naczelna zasada, odpowiedzieć sobie na pytanie, rodzic musi, jak mogę stać się dla dziecka atrakcyjniejszym rodzicem. Na tyle atrakcyjniejszym, na tyle atrakcyjnym, żeby po wyłączeniu tableta dziecko chciało ze mną rozmawiać, chciało ze mną grać, chciało ze mną spędzać czas, chciało ze mną pojechać na wycieczkę do restauracji, do ogródka pokopać. I to jest pierwszy etap. Co ja mogę mojemu dziecku dać i co zrobić, żeby moje dziecko chciało ode mnie wziąć moją propozycję. Bez tego ani rusz. I jeżeli ja jako rodzic na to wpadnę, to też nic nie da. Proces stawania się atrakcyjniejszym partnerem do dyskusji, chociażby w oczach dziecka, musi potrwać tygodnie, miesiące. I idealnym rozwiązaniem jest takie, jeżeli staniemy się na tyle atrakcyjni dla dziecka, że dziecko samo będzie chciało już zacząć się kontrolować, wyłączyć i powrócić do nas. Akceptacja tego, że dziecko nie odstawi na stałe tabletu, smartfona, jest kolejnym etapem. W odróżnieniu od narkotyków, które się odstawia po prostu, smartfona i tableta nie odstawisz, bo prędzej czy później tam będą twoje lekcje, twoja praca, twoje znajomości i wszystko, co związane jest z życiem codziennym, nawet zamawianie zakupów w tylko dzisiejszych czasach. To jest takie chyba stopniowe uczenie dziecka, nie wiem, nastolatka, tego, jak można funkcjonować i jak powinno się funkcjonować w tym świecie realnym, prawda? Takie stopniowe... Nie. No, ale takie W pierwszej kolejności stopniowe uczenie siebie, jak funkcjonować z moim nastolatkiem, z moim dzieckiem. To ja już myślałam, że przeszliśmy ten etap, bo już to omówiłeś, tak? No dobra, to drugi etap. Ty omówiłeś etap pierwszy, drugi nie etap. Nie omówiłem, bo ja tylko powiedziałam, co trzeba, ale nie powiedziałam, jak to zrobić. Okay. A więc to jest ta różnica. Jak stać się atrakcyjniejszym w świecie nastolatka? Po pierwsze, dyscyplina języka. Nie mówimy, nie używamy słów dosyć tego grania, nie używamy słów to jest złe, to jest dobre, tylko używamy słów, co robisz, co to jest, czy ja też mogę, opowiedz mi o tym. Zainteresować się tym, czy ja też mogę pograć. Najlepszym sposobem na wyjście z takiego tak zwanego nałogu jest usiąść z dzieckiem przy PlayStation, jeżeli on siedzi przez PlayStation, przy drugim joysticku i pograć razem z nim. Opowiedz mi o tej grze, co ja tu muszę zrobić, czy ja mogę z tobą pograć, czy możemy razem pościgać się samochodem, kupmy drugiego pada, pooglądajmy razem filmik na YouTubie, pokaż mi, czym się interesujesz, jakie są te pociągi, dobra. I wtedy jak już, załóżmy, że to są te pociągi, no to
kupmy sobie album o tych pociągach. Nie, że czy ty się zgadzasz, tylko kup dziecku ten album, pokaż. Zacznijcie wspólnie oglądać, czytać, dyskutować, również przy śniadaniu, jak jeszcze nie ma włączonego tabletu. Bez oceniania, przyjmowania świata dziecka takim, jak ten świat jest. I następnie, tak jak ja z moimi chłopcami, ja mam ten komfort, że moi chłopcy są jeszcze bardzo młodzi, mają bardzo elastyczne umysły. Przedstawianie mu swoich obaw. Słuchaj, ten język mnie przeraża, ten, który tutaj używa, ale daj spokój, tata, on sobie tylko jaja robi, ja taki nie będę. No i w ten sposób możemy zamienić słowa rodzica oceniającego na słowa rodzica empatycznego, który też ma swoje uczucia. Nie, że wyłącz to, bo ten dźwięk jest nieodpowiedni dla siebie, tylko słuchaj, to, co mówi ten facet, no to mnie przeraża, nie? To już nie mówiąc o tym, że mi się nie podoba, to ja się zastanawiam, bo ty po odejściu od tego nawet to używasz podobnego języka, zauważ, że ty mówisz takim samym slangiem, jak ten człowiek z YouTube'a. Nie ma innych? I od razu w tych słowach, pytaniu, nie ma innych autorów, pojawia się sugestia. I w ten sposób przechodzimy przez etap pierwszy, zaprzyjaźniając się na nowo z dzieckiem. Rodzice, dzieci, które odleciały od nich daleko emocjonalnie, często w ogóle pomijają i bagatelizują tą ważną kwestię. Zaprzyjaźni się ze swoim dzieckiem od początku, na nowo, jeszcze raz. Odzyskaj zaufanie dziecka, a jeżeli go nigdy nie straciłeś, tylko jesteś nudziarzem zwykłym, to bądź jak handlowiec, wzbudź swoje zainteresowanie u klienta. Spraw, żeby on, klient, twoje dziecko, chciał ciebie kupić i twój produkt, i twoje propozycje, i twoje emocje, no i twoje rodzicielstwo. Krzysztof, wiesz to, bo jakkolwiek z tobą mogłabym rozmawiać długo, zawsze i wszędzie, tak dzisiaj naprawdę nie mogę, bo za 5 minut zaczynam mega ważne szkolenia. Chyba musimy się umówić na trzecią część tej rozmowy. I wtedy może poruszymy w takim razie już też ten temat patostreamingu, bo to jest chyba też, bo to też jest bardzo ważne. Wielu bardzo dobrze, w ogóle ja też tak uważam. Zwłaszcza, że... Halo, i zasłyszysz mnie? O, bo coś zgasłaś. O, już tak, odzyskałaś swoje światło. Ktoś dzwonił do Mateusza, jakkolwiek to zabrzmi. Rozumiem. Ja dodam jedną rzecz. W tym odcinku i tak powiedzieliśmy sobie ogrom rzeczy do zrobienia, do pracy przez rodzica, który chce odkręcić tak zwane uzależnienie od mediów, od internetu swojego dziecka. To jest, tak, to jest kolosalny krok. To jest ta połowa jakby już sukcesu, prawda? To jest obowiązkowy wstęp skupienie do wszystkiego. Tak, tak. Tak, tak. Krzysztof, dzięki wielkie naprawdę. I już się umawiam z tobą na trzecią część w takim razie tej rozmowy, gdzie poruszymy no, takie mocniejsze tematy, ale to jest ważne też. Dobrze. Z dzięki wielką przyjemnością poruszę mocniejsze tematy. No jeśli takie tematy, to tylko z tobą. Dzięki. Dobre, Krzysztof, dziękuję wam wszystkim za dzisiaj. No i do następnego razu. Dzięki. Do następnego razu. Pa.